Och jesteśmy, proszę Państwa, nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, Concita, Barbie Baby Langström Extra. Och, jak dużo wydarzeń ciekawych. A czego tu nie było? A i że sąsiad, a że mało tutaj nas nie przyszedł udusić, ale że go wcale nie było, ja mówię, że wcale nie przyszedł. No to dobrze, że jeszcze nie przyszedł. No i już nie przyjdzie, bo jest wszystko poprawione. Nie jest wcale źle, aż tak bardzo nie jest źle. Wszystko się jakoś tej kupy trzyma. Zaraz będzie zima, mąż twój zdrowy i ochoczy. Myślę, że wkrótce ujrzysz go na swe oczy. Proszę Państwa, ostatnio bardzo dużo ciekawych wydarzeń i wernisaży odbyło się w Warszawie. My jesteśmy i tak, proszę Państwa, w kratkę, piąte przez dziesiąte na tych wernisażach, bo przecież my nie jesteśmy jakimiś tam oblatywaczami, żebyśmy mieli być zawsze tu i wszędzie, gdy ksiądz idzie po kolędzie. W każdym kącie dzwonić będzie. I na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku dare. No bo to znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza. Wtedy, kiedy chodząc snopki przewraca, a co tłuszczej kopy maca. Wnet masz urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego. Natknie dźwierzkę, kopie w rogu. Nie mnie to dasz, synku Bogu. Potem bierze po kolędzie. W każdym kącie dzwonić będzie. I na ołtarzu pisze iluminare. A ty, chłopko, dar. A tam w oryginale jest chłopku. Czy chłopek, no to chłopek to jest i chłopka. To jest i on, jest i ona. W Królestwie Bożym, proszę Państwa, nie będą się już rozmnażać, nie będzie mężczyzny, nie będzie kobiety. Będzie ciało, proszę Państwa, nowe ciało, z grobu wstanie. Bóg da nowe ciało, będzie zmartwychwstanie. Tak jak wiara wyznaczała na samym początku zmartwychwstanie. Wiara w Boga. Żyd znaczy wierzący. Proszę Państwa, Żyd rzeczywiście znaczy wierzący. Przecież Abraham, ojciec mnóstwa, prawda, uwierzył, zaufał Bogu i opuścił Ur Chaldejskie, które było bardzo nowoczesną cywilizacją. Zrezygnował, no ale tylko po to, żeby służyć Jehowie, żeby służyć Bogu Jahwe. Także proszę Państwa, proszę koniecznie być z nami. Już jesteśmy, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Proszę Państwa, no cóż, idzie zima. Będziemy mogli troszeczkę w zaciszu domowym, w ciepełku się skupić, usiąść, poplotkować. Ale w sensie oczywiście, że takim pozytywnym, bo tutaj jak plotkują, wiesz, pokazali w internecie Jezusa Chrystusa, do którego coś tam szepce diabeł. Ja mówię, no to tak jest, proszę Państwa. W Warszawie szepce Wrocław, na przykład. Tutaj w Warszawie ludzie wchodzą w różne opcje, takie telekomunikacyjne filmy, abonament, telefony, kamery biorą, potem nie mogą spłacić. No i tam Wrocław coś szepce i te firmy takie windykacyjne różne z Wrocławia. Wrocław coś w Warszawie szepce, że musi zapłacić, żeby go postraszyć, że oni chcą już podać do sądu. Także proszę Państwa, no kupa śmiechu na wydechu, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Proszę być z nami do końca, do samego końca, proszę Państwa. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Nie będzie świętych krów. Już tę hankę dawno powinni zwalić. Ja mówię, że
było referendum, nie poszli wszyscy na referendum, no bo po prostu ludzie leniwi są, po prostu nie wiedzą, co robią, czego nie robią. Leniwi są, no olewają, olewają. Dopiero teraz, jak ten PiS, no wzięli się do roboty, zagłosowali. Kogo więcej, że ludzi wiary. A tutaj szatan, diabeł podchodzi i myśli sobie tak, ja wam tę wiarę zniszczę. Będzie większość ateistów. I tak szatan, diabeł tutaj książki takie podstawia, ateistyczne. A Kosidowskiego, kiedy słońce było Bogiem. A jeszcze innych autorów takich na temat ewolucji, na temat jak powstało życie, proszę państwa. No to przecież coś wspaniałego. Aż nagrałam tam przy tym Wileńskim creation, że kreacja, że Bóg stworzył. No i wszelkie czasopisma, Strażnica, Przebudźcie się itp. Na ten temat, bo ludzie nie wiedzą nic, a jak wiedzą coś, to wiedzą źle. No właśnie. Także szatan, diabeł bardzo się o to stara i właściwie no, ojciec Rydzyk mówił, no ten wasz ojciec Rydzyk, że media są w rękach, proszę państwa, obcego kapitału, żydowskich, banki tak samo i itp. On zawajta. Są bardzo chciwi, są bardzo pazerni, są bardzo nerwowi. Nawet nie widziałam, że ten Czarnecki to on jest jakiś taki, że ten Czarnecki to jest miliarder. Skąd on te miliardy? Gdzie on tu nakradł? No i afera, proszę państwa, jak nie Amber Gold, to inna. Wszystko wyłazi. Mafie reprywatyzacyjne wylazły. Ja nie wiem, po co jeszcze oni tę Hankę trzymają? To przecież powinno być takie prawo, że powinni, jeżeli to działo się za jej plecami, no przepraszam bardzo, nawet jeśli nie wiedziała, to won i koniec. No, ale przecież ona dobrze o wszystkim wiedziała, proszę państwa. Śmieje się w oczy. To jest, proszę państwa, człowiek podobny do gada, który, wiesz, sobie mieszka spokojnie w ciepełku, ma wszystkiego pod dostatkiem. A tutaj kobieta na wózku inwalidzkim, matka, prawda? Matka z córką wygonione przez strażę z domu. No. One się zapierały ręką, rękami i nogami, proszę państwa. A skąd? Na ulicę WOM. No. Także, proszę państwa, jakie tu standardy ludzkie. Ale to nawet chodzi o to, że ktoś mógłby się tym mieszkaniem podzielić, no dać ten kąt miejsce. Przecież jak ktoś ma 12 mieszkań, jeszcze chce 13, no to ja nie rozumiem tego. Ale tak było rzeczywiście. Także proszę państwa, proszę być razem z nami. Będziemy omawiać ten temat, się poszerza o Czarneckiego, o innych, proszę państwa, miliarderów. No skąd oni to mają, Niemcy? Skąd to one mają? Mówią teraz, bardzo dużo jest takich głosów, komentarzy, że z rabunku. Nawet na Facebooku było bezpośrednio. Niemcy mają to z rabunku. Także nie zazdrość ty jako naśladowca Chrystusa, nie jako chrześcijanin, bo chrześcijanin to nie jest chrystianizm. Nie pochodzi z chrystianizmu. Chrystianizm był pierwszy i czysty i chrystusowy. Natomiast chrześcijaństwo to trzeci, czwarty wieki, to nominalne chrześcijaństwo, to chrześcijaństwo z nazwy, to chrześcijaństwo zanieczyszczone pogańskimi praktykami i zwyczajami, że to nawet nie tyle, że zanieczyszczone, ale w ogóle opcje diabła, weszło to w opcję diabła. Apostoł Paweł, jeszcze jak był na ziemi, żył, powiedział tak, ja wiem, że już teraz ten ów człowiek nieprawości działa, ten taki symboliczny człowiek nieprawości, prawda? No można to i uświadomić, że to jest szatan, diabeł. Szatan, diabeł jest Bogiem tego świata. Bóg tego świata, Jezus Chrystus powiedział, zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga. No, że Jezus Chrystus jest obrazem Boga, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem, że nie jest Jehową,
Jehowa to znaczy ten, który powoduje, że się staje. Z języka hebrajskiego Jezus i Hoszua. Jehowa jest zbawieniem, czyli widzimy, że Jezus Chrystus, imię Jezus jest pochodną, znaczeniowo, prawda? Pochodną od Jahwe, pochodną od Jehowy. A więc Jehowa to jest Bóg, Jezus Chrystus, co znaczy zbawienie od Jehowy, zbawienie u Jahwe. No to zresztą widzimy, że Jezus Jehoszua, prawda? No to są to dwa różne imiona. No, aby nas tu nikt nie zaatakował, bo widzę, przychodzą jakieś SMS-y. Coś tu huka, coś tu stuka, coś tu puka. Sąsiad może, sąsiad miał nie przyjść, już nie przyszedł i ma nie przyjść, bo w jego okna nic się tam nie świeci. Są, proszę Państwa, ludzie, którym ciągle źle. I Mareczkowi ciągle źle. On nigdy nie pochwali w sensie takim, że jest z czegoś zadowolony. Tylko coś, jak coś powie, to takie, wiesz, udaje policjanta. Wiesz, Mareczek. No, 2 lata siedział, to chyba mu starczy. No, i tak, wiesz, udaje. Jakieś mędy zaprosił do domu, wiesz, pijaków takich, że mało na mnie nie napadli. Że musiałam policję wzywać, proszę Państwa. No ale na Pradze południe, w Warszawie tak jest. Na Pradze północ tak jest. Czyli, że w Warszawie na Pradze północ, Pradze południe. Tak jest, niebezpiecznie. To nie znaczy, że w centrum może nie być niebezpiecznie. Nawet na Woli, tam na Ogrodowej, jaka to ulica, 25? Gdzieś pojechała prostytutka taryfą na miłość za pieniądze. No i nie wraca. Taryfiarz zadzwonił na policję. No i tam wyłamali drzwi, gdzie trzeba, to facet już kobietę poćwiartował. Widzisz? Poćwiartował. No. Zabił, zamordował. Także, proszę Państwa, o czym my tu mówimy? Jeden morduje dla głupoty, kradnie, a drugi z chciwości, z pazerności te mieszkania, co ukradli, że nie mają dosyć. No musi kraść. A ta jeszcze się śmiała do rozpuku. Proszę Państwa, powinni wywalić, wywieźć, nie to, żeby spalić w lesie, tylko gdzieś, to jest z innego kraju, ja nie wiem, skąd ona pochodzi, czy z Izraela, czy... Proszę Państwa, to jest krzywda setek tysięcy ludzi. Ale jaka krzywda? To nie miliony, miliardy złotych. No, straty na miliardy złotych. Coś okropnego, ale jak bezczelnie ona się śmieje. Ona uważa, że ona nic złego nie zrobiła i powinna przynajmniej zareagować brutalnie i ostro na to, jak oni się zachowali, ci jej urzędnicy, za jej plecami. Świat się śmieje z Polski.